dobry. Witają Państwa Natalia Duda i Mieszko Karbarczyk. W naszej szkole jest wielu utalentowanych uczniów, którzy mają odwagę zaprezentować się przed nami. Powitajmy ich gromkimi brawami. Mamy przyjemność poprowadzić dla Państwa 27. Przegląd Młodych Talentów. Tegoroczne pokazy są niezwykle różnorodne. Od śpiewu po dużo bardziej niebezpieczne występy, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Cieszymy się, że tak licznie przybyliście i życzymy wspaniałej zabawy. Kto ma słuchawki? A już za chwilę występ, który na pewno Państwa zaskoczy. Dla nas samych jest tajemnicą. Nie martwcie się jednak o naszego artystę, jest profesjonalistą. Powitajmy ciepło Jana Windasa z klasy pierwszej DG. Przeglądu Młodych Talentów. Występowała już 5 razy, podbijając serca słuchaczy. Nie ma śpiewaczki bardziej obytej z władysławiacką sceną. Zaśpiewa utwór Michelle od The Beatles. Przed Państwem Aleksandra Pająk z klasy 2A.
get to you somehow. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. Michel, ma belle, sont des noms qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I will say the only words I know that you understand, ma Michel. Teraz coś na rozluźnienie atmosfery. Już za chwilę artystka, która zaśpiewa dla nas humorystyczną piosenkę pod tytułem Babę zesłał Bóg, Renaty Przemyk. Julia Mazur, klasa 1A. Wielkie brawa! Państwa, pora na trochę
oddechu od wokalu. Przed Państwem niezwykle utalentowany zespół. Widać, że cała trójka wręcz żyje muzyką. Julia Mioduszewska z klasy 3B zagra na saksofonie. Maria Tyszewska, również z 3B, na fortepianie, a Tomasz Łopion z 3D na wiolonczeli. Zagrają dla Państwa piosenkę You Are The Reason, Kaluma Scotta. Wielkie brawa! Thank you.
Następna artystka bardzo angażuje się w życie szkoły. Występowała w wielu przedstawieniach. Mogliście ją również zobaczyć w filmie produkcji koła filmowego. Jest utalentowana muzycznie, na pianinie gra już od kilku lat. Wykona dla nas Noc Komety z Budki Suflera. Hanna Sakiewicz z pierwszej B. Zapraszamy! Pora wprowadzić się w nostalgiczny nastrój. Kolejnymi artystami, którzy dla nas wystąpią, są Weronika Grącka i Grzegorz Wardaszka z 3 D. Wykonają dla nas piosenkę Płynie czas, liczę dni z filmu Anastazja. Wielkie brawa!
proszę Państwa, Grzegorz Bardaszka niestety do nas nie dojechał z powodu gorączki, ale był za to z nami obecny duchem. Przed nami artystka o szerokich zainteresowaniach. Pasjonuje ją martwo, ale jak sama twierdzi, chce próbować nowych rzeczy, póki jeszcze może. Śpiewa jednak, jakby robiła to od zawsze. Krystyna Karpińska z drugiej A z utworem Fairy Tale Aleksandry Rybaka. Zapraszamy! Teraz przed Państwem wystąpią dwaj pianiści. Michał Włoszczuk z pierwszej B i gościnnie Jakub Włoszczuk z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Wykonują pierwszą część Szeherezady na cztery ręce rosyjskiego kompozytora epoki romantyzmu, Mikołaja Rimskiego-Korsakowa. Zapraszamy!
teraz na scenie zobaczymy coś zupełnie innego. Obejrzą Państwo przedpremierową część charytatywnego musicalu In the Heights. Cały spektakl będzie miał swoją premierę 13 czerwca w Domu Kultury Świt. Jest to historia o tętniącej życiem społeczności w dzielnicy Manhattanu. Społeczności na skraju zmiany, pełna nadziei, marzeń i napięcia. Zapraszamy. Joking.
a już za chwilę przed Państwem dwie Aleksandry. Aleksandra Balcerzak z 3 E i Aleksandra Semkowicz z 1 AG. Obie artystki śpiewały w chórze szkolnym, ale po raz pierwszy wystąpią razem. Zaśpiewają dla nas utwór That's Life z musicalu Smash. Zapraszamy. Thank you.
pora na kolejny zespół. Nazywają się Zabili mi żółwia. Dzielą jednak nie tylko zainteresowania naukowe, ale także wspólnie pasjonują się rockiem. Wszyscy chodzą także do klasy pierwszej AG. Zagrają nam Bohemian Rhapsody. Stefan Korzec zaśpiewa. Erwin Ra zagra na fortepianie. Adrian Pikowarski na gitarze elektrycznej. Filip Skalski na gitarze basowej. I Mikołaj Szewczuk na perkusji. Pęte to dopiero początek kariery muzycznej, więc powitajmy ich ciepło. Against these head, hold my tree.
talentowany zespół. Założyli go dopiero miesiąc temu, ale na scenie są niesamowicie zgrani. Czują muzykę i znają się na niej jak nikt. Karol Studniarek razem z Kubą Orzechowskim zagrają na gitarze elektrycznej, Franek Derkacz zagra na perkusji, Paweł Bistrzeniewicz na basie elektrycznym, a Laura Waśniewska z pierwszej BG zaśpiewa. Wykonają utwór Moniki Brodki Granda. Powitajmy ich gorąco! Koszuli i zdrości, zbliża się okrąg, porachuje gości.
wyjątkową uczelnię. Jeszcze raz zachęcamy do odwiedzenia wernisażu na pierwszym piętrze przy pokoju nauczycielskim. Dziękujemy. Gorąco!
biega podczas śpiewania, a może śpiewa podczas biegania. To jej dwie wielkie pasje. Zuzanna Bąk z klasy 2C zaśpiewa piosenkę księżycową Various Max. Zapraszamy. A już za chwilę Karol Hetmański zaśpiewa dla nas utwór Viva la Vida Coldplaya. Karol należy do chóru Władysławiackiego, a muzyką pasjonuje się od dzieciństwa. Zapraszamy! As the crowd would sing, now they
Prawdziwa wisienka na torcie. Chłopaki pod pseudonimami Spontman, Chrzonio i Mięton zaśpiewają piosenkę, którą nazywają projektem Jill Władek. Mówią, że polska scena muzyczna nie była gotowa na takie odczucia artystyczne. Tym bardziej cieszymy się, że zaczynają we Władku. Powitajmy ich gorąco! A jak ktoś to przeszło, zawsze będzie was wieść.
Styl Władek ubieram nie dres Adidas. Tak jak pan na kanapach nienawidzisz nas. Ty widzisz to trio, bierzesz swe nogi za pas. Ja ciebie nie słyszę, nie to podkręć bas. Musimy stale dbać o swój wizerunek. Nie tolerujemy ze sprawdzianów byle czurek. Nie. Na szyi wisi krawat, a nie zwykły sznurek. Sznurek? Podstawą naszego stroju kurczę jest mundurek! Kiedy ty oszczędności trzymasz w tym słoiku, ja z olimpiad dostaję karty do Empiku. Wszyscy mówią o mnie jako zakup po koliku. Łakowe życie, tutaj mierzone jest na bicie. Bicie? W moim łakowym outfitie gorąco jak na meteorycie. Ej, wygody zero. Zero. Tyle co papierów zero. Zero. Tyle ile miejsca w szatni. Szatni kiedy jest dzwonek ostatni. Ej, słyszę wzmiankę, więc to ja na chcę zapiekankę. Na chillerze i bez winy lecę z ziomem do kabiny. Panią bożną rozświetlamy. Kiedy w kiblu chce gadamy. Kiedy się chodzi do władka, kibel bez kolejki to sprawa rzadka. Ej, skarpety szkolne, wszystkie kanapy są dla nas tu wolne. Wolne. Wreszcie tak duże, że ziomem ci powiem. Mam drzwi otwierane na karty ci powiem. Masz parapetu i zmieniać te body. Nie kupić herbaty, automat ten sody. Patrzysz mikrofon, za moment dostaję. Czyli władek na głośnik, na fola zostaje. Chile, dwa, na tablicy, wektor A. Władek rzuca prosto was gorącymi węzami. Nie ugaszą nas gaśnicą, nie uciszą uwagami. Ci Władek, młodzieżowe słowo roku. Jesteś podjarany, chociaż stoisz tutaj w boku. Stoisz tutaj w boku. Ci Władek, młodzieżowe słowo roku. Proszę Państwa, przed nami bardzo ciekawy występ. Sama wykonawczyni mówi, że to dla niej wielki eksperyment. Dajmy się zaskoczyć. Zapraszamy. Natalia Nowicka z pierwszej B. Yeah.
może najbardziej niebezpieczny pokaz na tegorocznym PMT. Wielkie brawa! Tej trójki naprawdę nikomu nie trzeba przedstawiać. Już za chwilę na scenie Marta Kleczyńska z pierwszej C, Kamil Tkacz z trzeciej B i Karol Bojke z trzeciej C. Wykonają piosenkę autorstwa Marty i Karola. Słyszałem, że to utwór o dużym ładunku emocjonalnym. Radzimy przygotować chusteczki. Przygotujmy się na to.
Następna artystka zaśpiewa dla nas utwór You Are The Reason Kaluma Scotta. Mieliśmy już okazję słuchać wersji instrumentalnej tej piosenki, więc pora na wokal. Sara Jaskuła z drugiej A. Wielkie brawa!
Czas na trochę zabawy. Już za chwilę bardzo znana społeczności władysławiackiej para. Wielokrotnie występowali już razem na PMT. To Barbara Nowakowska i Franciszek Ogidel z 3 B. Zaśpiewają piosenki Banana Brain i Pitbull Terrier zespołu The Antwoord. Powitajmy ich ciepło. Thank you.
sad boy. Crazy, money in the sky boy. Hard work and no play, make me die a sad boy. I'm an animal, love me, I kill you. Don't fuck me, I'm simple, it's crazy. Baby, don't hate me, never leave your side. Fuck that, I need to freak cause I love that. Your sex is my worship. White cats, all my safe cats, look out. We've got no place to be, we've got no place to be, we've got no place to be. Big dog make me scream. I'm not dreaming of the moon on my eye. Stay
you said to me, you meet all my destiny, you lying down there never fetch me. The thing you do is who saved me. I love that you best friends me, the one who you have been. Na najlepszego wykonawcę tego przeglądu młodych talentów. A teraz Agata Gryn z pierwszej B zaśpiewa dla nas przepiękny utwór Hello, Adele. Agata uczyła się śpiewu w wielu miejscach, aktualnie interesuje się śpiewem operowym. Ma ogromne doświadczenie w występowaniu. Zapraszamy! Such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that you never seem to be home.
town where nothing ever happens. It's no secret that the both of us are running out of time. So hell from the other side, I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be Państwa, w ankiecie na Władysławiakach pojawił się mały błąd, zabrakło ci Władka, więc powstała nowa ankieta. Piosenkę New Order Blue Monday wykona dla nas absolwent naszej szkoły, Jakub Kisieliński, pasjonat transportu publicznego, który śpiewa już od najmłodszych lat. Jesteśmy pewni, że to będzie niezwykły występ. Powitajmy go gorąco.
on me. And tell me who you are. I thought I was mistaken. I thought I heard you was. Tell me how do I feel. Tell me now how do I feel. Close to thinking for me. Live through devastations. From the past to the temptation. Will send no way no more. I still find it so hard to say what I need to say. But I'm quite sure that you'll tell me just how I should feel today. I see a ship in the harbor. I couldn't show a bay. But if it wasn't for your misfortune, I'd be a heavenly person today. And I thought I was mistaken. And I thought I heard you speak. Tell me how do I feel. Tell me now, how should I feel. Now I stand here waiting. I thought I told you to leave me. Well, I walked down to the beach. Tell me how do I feel when your heart goes cold.
Przypominamy, że na Władysławiakach można już głosować w nowej ankiecie. Głosowanie potrwa do końca występu finałowego. To już ostatni występ na pętę. Nasza następna artystka tańczy od wczesnego dzieciństwa. Fascynuje ją teatr tańca, jest członkiem teatru muzycznego Jazgot. Zatańczy dla nas do coveru piosenki I Wanna Dance, Whitney Houston. Iga Kasztalska z drugiej A. Zapraszamy. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, my loneliness calls. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Teraz chcielibyśmy zaprosić wszystkich artystów na scenę. Zaśpiewają piosenkę Sobie i Wam. Wielkie brawa! Za dużo roboty, a kołaczy brak. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Za suto na stole, żeby dało się zjeść. Czas. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za
ile się da miłości w brud mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Szczęścia ile się da miłości w brud mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam,
zwycięstwo albo Sovngarde. To już oficjalne. Proszę Państwa... Proszę Państwa, nie ma potrzeby tego zbędnie przedłużać. Wszyscy domyślamy się, że wygrał Chill Władek. To już koniec 27. edycji Przeglądu Młodych Talentów. Mamy nadzieję, że bawili się Państwo tak samo dobrze jak my. Jeszcze raz podziękujmy artystom brawami. Proszę Państwa, nie byłoby tego całego wydarzenia, gdyby nie artyści, to prawda. I za to brawa im się na pewno należą. Poproszę. Ale wbrew pozorom, artyści na PMT to nie wszystko. To jest przegląd młodych talentów, ale nie tylko tych wokalnych, tanecznych, raperskich, wszelkich innych, ale również talentów technicznych. I słuchajcie, ekipa techniczna zrobiła naprawdę coś niesamowitego w tej chwili. Walczyliśmy z korkami, z internetem, z brakiem prądu, z niedziałającymi mikrofonami, ze wszystkim w zasadzie, z czym dało się walczyć. I się udało. Mogliście zobaczyć to wy, mogło to zobaczyć ponad 150 osób, niemal 200 na streamie. I zrobiliśmy coś, co mam nadzieję, że zostanie w pamięci, przynajmniej do następnego PMT. Chciałbym teraz podziękować jeszcze z imienia i nazwiska, zaczynając od absolwentów, którzy no nie muszą tu z nami być, ale są i pomagają i robią kawał dobrej roboty. Kisiel, który już miał swoje 5 minut na scenie i Chozak, który teraz siedzi na konsoli. Wielkie brawa dla nich. Dajcie chwilę, słuchajcie. Dalej, na konsoli Bartek Schulz. Uczy się w tym roku, świetna robota naprawdę. Za realizację streama odpowiedzialni byli Aniela, Krzysiek i Kamil. Też wielkie brawa. No, nie byłoby streama bez operatorów. A więc Władek, Jurek, Tadek i momentami jeszcze Andrzej, chociaż bardziej wczoraj. No i teraz jeszcze zbiorczo, bo nie byłoby PMT, gdyby nie osoby, które pomagały nam z wykonawcami. Jest kilka dziewczyn, które naprawdę odwaliły kawał dobrej roboty, zapewniały wsparcie, zapewniały wszelkiego rodzaju kontakt właśnie z tymi wykonawcami, którzy stoją za mną. I poproszę je teraz wszystkie do mnie na pierwszy plan, bo wszystkie są z pierwszej klasy i naprawdę zrobiły coś niesamowitego. Chodźcie, naprawdę. Wielkie brawa dla nich. Była w tym gronie również Michalina Popko, Marysia Wawrzyniak i... kogoś pomijam? Julka Wawrzyniak, przepraszam bardzo. Już za dużo, dla mnie już jest za dużo. No i jest jeszcze dwójka ludzi. Jest jeszcze dwójka ludzi, im nie możemy nie podziękować. No to są opiekunowie samorządu. Pani Rojewska i pan Wężyńskowka, prosimy do nas, oboje. Czy pan profesor jest tu gdzieś blisko nas?
sercem z nami. W takim razie, pani profesor, dwa słowa. Jak to wyglądało i dlaczego ja zginę, jak wszyscy stąd wyjdą? O pudło, nie zginiesz. Nie, drodzy państwo... No dobrze, dobrze, tak wiem, nie umiem, no wiem, że nie umiem. No i nagle się okazuje, że z tego chaosu zawsze wychodzi coś niesamowitego. No i tym samym gratuluję wam wszystkim, tym wszystkim osobom, które Karol wymienił po drodze i przede wszystkim tobie, młody człowieku, że udało ci się to wszystko ogarnąć. No właśnie, no i brakuje nam jeszcze profesora Kofty, który też no oczywiście bardzo nam dużo pomagał. Może usłyszy. No i cóż, słuchajcie, wy wszyscy, gratuluję wam serdecznie, bo zrobiliście kawał niesamowitej roboty. No i faktycznie jesteście niesamowicie utalentowanymi młodymi ludźmi. Wielkie brawa. A ja sobie zostawiłem na deser jeszcze szósteczkę ludzi, czwórkę i parę, którzy naprawdę również pomogli nam uświetlić ten wieczór już nie od strony waszej publiczności czy kamer, ale tu od strony sceny. A więc konferansjerzy, Mieszko i Natalia, zasłużyli na brawa. No i nasi najlepsi techniczni z młodego i starego pokolenia, więc Krzysiek, Kacper, Adam i Michał. Wielkie brawa dla nich, bo się serio namachali z różnymi rzeczami i to wyszło tak, jak miało wyjść. No i cóż, pora na ogłoszenia. PMT zazwyczaj wieńczy kadencję samorządu, to znaczy ona jeszcze trwa, natomiast jest to ostatni wielki event. No i w związku z tym wypadałoby ogłosić wybory. Wybory będą, żeby nie przedłużać, 12 marca, w czwartek. Poprzedzone debatą 10 marca, we wtorek. Wobec tego, zgodnie z regulaminem, który ostatnio zgłaszaliśmy, żeby uniknąć chaosu z harmonogramem wyborczym, który wyglądałby tak, że do trwania ferii muszą się podgłaszać komitety, co jest nierealne, czas zgłaszania komitetów wynosi 2 tygodnie przed wyborami, a więc do końcówki lutego, 26. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy do pani profesor Rojewskiej po stosowne druczki. Z ogłoszeń to tyle i jeszcze jedna prośba do was wszystkich, w sumie dwie. Po pierwsze, wielkie brawa dla wszystkich widzów, którzy to wytrzymali, no bo było fajnie, mam nadzieję. A druga prośba jest do Kiśla, żeby nam coś jeszcze puścił. Inwencja twórcza mile widziana. Dobra, teraz się mogło zepsuć. Nauczycieli prosimy również do nas, wiem, że znają. Zapraszamy na scenę!
I ostatnia sprawa, proszę państwa. Bardzo prosił mnie o to Mieszko, więc czyj honory? Żółty? Proszę państwa, w zasadzie mam jeszcze jedno ogłoszenie. Mam przyjemność ogłosić, że właśnie zaczęły się ferie! To ja również mam ogłoszenie, ale mniej przyjemne. Jeżeli ktoś chce nam pomóc i może zostać, trzeba stąd wynieść krzesła, ustawić je ładnie i ustawić na jutro olimpiadę geograficzną. Jak pomożecie, to może wyjdziemy stąd o rozsądnej godzinie. Dziękuję wam raz jeszcze. I wam.